A może Glama znajdzie, bo on się zna na tym. Znaczy oczywiście to jest na tak, koleżanka, tak? To już jest ustawiane. Tak, dzwonimy do koleżanki, która będzie udawać kurwę po to, żeby zbaitować dzieciaki na donaty. Tak. Proste, to wszystko jest kurwa nagrane, nie? W sensie, to wszystko jest ustawione, reżyserowany to jest stream. My naprawdę nawet nie ziomkami nie jesteśmy, tylko po prostu jesteśmy kurwa gośćmi, którzy się dogadali, mamy umowę i wszystko jest udawane. Co to w ogóle jest? Inni na streamie wypinają dupę, siadają na puszki, piją wódkę, a ja sobie na kurwę nie mogę zadzwonić. Właśnie. To jest, nie odbiera. Tam, właśnie ten koronawirus, nie wiadomo co to będzie, nie? A to kurewki dzwonione? No, kasjer jeszcze zadzwonić. Czy w masce musisz zapytać? Tak, musisz w masce do niej dzwonić. Ale co pan bez maseczki do mnie dzwoni? Co jest kurwa? Ona będzie to słyszeć. Cześć. Wolna jesteś dzisiaj wieczorkiem? Tak, jestem do północy, dzwon 20 minut wcześniej, byś chciał przyjechać. Dobra, a gdzie jesteś? Ulica Słowackiego 4. Dobra, a powiedz mi... Maseczce. Powiedz mi, czy noc masz wolną? 1600 zł, 5 godzin. To wchodzi w usługi. Dobra. Za 20 minut. Tak. Okej, dobra, a powiedz mi, czy jakieś używki akceptujesz? Nie. A lizanie dupy? Nie, czyli na trzeźwo, dobra. A lizanie pierścienia tak zwanego? Oferuję lodzik bez gumki, finał w wolnym miejscu, pieszczoty, pocałunki, głębokie gardło, finał do buzi w dowolnym miejscu. W międzyczasie wielokrotna się rozmowa, to jest w nocy, za 1600 zł 5 godzin. Tak, to masz 200 zł, jeden finał, czas do pół godziny. Świetnie, wyśmienicie, dobra. A przebieranki. Przebieranki jakieś, może? Maseczka. Nie, ubieram seksowny strój jedynie. Dobra, ale maseczka nie musi być. Nie. Dobra, okej. Okay. Dobra, jeszcze chciałem się ciebie o, rozłączyła się. No bo za długo, ale dobrze, bardzo dobrze, kasjer na pierwszy telefon, super rozłożył, brawo. Dobra, no, Dzięki, na panowie. Na rozpoczęcie, bardzo ładna rozmowa. Kurwa, brzmiała jak taka trzynastolatka. No, dosłownie. Przejebane, ale bardzo ładny spokój, opanowanie. Zobaczcie, nawet tutaj była szansa na takiego, widać, że wchodził w tą akcję, czekał, rozplanował 8 na 10. Ją i nie pytał cały czas. Był ten taki zagrany stres, bardzo ładnie, kurwa też rozgadana, super rozmowa, mocne 5, nawet szóstki nie dam jeszcze, ale 5. 5 na 10. Kurwa, stroju, brawo. Kurwa, niech widać, że taka kurwa była taka zabiegana, nie? Że ona ma nadmuch tych klientów, pewnie wiesz. Mi się wydaje, że ją ktoś tam dupcał, ale się przez telefon gadała. Tak, tak, ona już biznesy w głowie, że coś już chciała. No dawaj, że mało laciek szybko, nie? Tamta będzie bekowa. Ta jest fajna funia, ale... Tak, słucham. Cześć, piękna. Hej, słucham. Powiedz mi, czy noc masz wolną? Nie umawiam się na nocki. Dobra, okej, okay. A najdłuższy możliwy czas, na jaki mógłbym przyjść, to ile? Od teraz do 22. Od teraz do 22, dobra, to 4 godziny co mógłbyś zrobić. Okay. A jakie usługi preferujesz? Tak jak na ogłoszeniu jest napisane. Dobra, okej. Okay. Przebieranki? A przebieranki jakieś, czy coś? Nie. A ciągnięcie za włosy? Nie. A lizanie, ale za moje, z dupy. Lizanie palców i nóg. A wygryzanie łoniaków z dupy. A, dobra, rozłączyła się. Dobra, mam dla ciebie, nie, bo dobrze ci idzie, dobrze ci idzie, tylko ty już masz ten poziom, bo wiesz, zaczynasz rozmowę bardzo ładnie, o godzina i czas, bo to robi tylko twoją wiarygodność buduje i z tymi włosami zrób tak, że spyta się, czy ciągnięcie za włosy jest. Ona mówi, że tak czy nie, a potem mówi, że chodzi o twoje z dupy włosy. No, bo dobrze zaczynasz, o to ci zawsze rozmowę zaczynasz tak samo. Pytasz się, co jest grane, a potem walisz, kurwa. Dzisiaj jest challenge zaciągnięcie dupów z włosy. Dobrze. Kładki kroz raki. Cześć, Danusia. Cześć. Wolna jesteś? Po co się pytasz, czy ja jestem wolna? Dobra, no, bez sensu pytanie. Masz nocki wolne? Nie masz nic zaplanowane na nas. Cicho. Słucham? No na kiedy chcesz się umówić? Chciałbym ciebie na całą noc. Ale na którą noc? Kiedy? Na tą. A to ja jestem zajęta.
nocy wyjeżdżam o 4. Dobra, a powiedz mi, a kurwa, rozliczyła się dziwka jebana. Ale ona myślała, jak on o 4 jechał na pracę, kurwa, ksiby sprzedawać, jakaś stara. Ja pierdolę, jakaś Danka, kurwa. Co przy drodze, kurwa, truskawki opierdala chyba, a nie gdzieś pałę ciągnie. Lilia. Nie, no, kurwa, Danka to nawet nie przystoi o 4 na giełdę, kurwa, elektroniczną. Musi ujebać, kurwa, o 3. Może... Czekaj, matka, przepiznę. Dawaj to. Co? Konkurs jest. Co? Co powiedział? Konkurs jest. No tak. Konkurs! Pięknie, kurwa, gościu jest. Cześć. Halo, witam. Powiedz mi, skąd jesteś, z jakiej dzielnicy? Jestem z Opoli, z Opola, ale jesteście parą, czy... Tak, parą jesteśmy. Tak, tylko że no, dzisiaj spotkanie jest niemożliwe, no bo mnie nie ma w domu, ja dopiero będę gdzieś w środę, w czwartek. Dobra, a powiedz mi, a jutro byś był? Proszę? Jutro czy byś był? No jak mówić, że w środę, w czwartek dopiero będę w domu. Dobra, a to jakby, a w piątek, powiedz mi w piątek, bo to jest bardzo ważne, nie? Ja cię rozumiem, wiesz, to po prostu no, ja jestem kierowcą, wiesz, i no czwartek... Myślę, że piątek może też będę miał wolny, ale nie jestem do końca pewny, no to odpowiedź mogę dać gdzieś dopiero we wtorek. Dobra, ale słuchaj, bo to jest ważny temat, bo chcieliśmy nakręcić film. Rozumiesz? Aha. Ty będziesz kominiarce. Posłuchaj, ja będę... No ale to masz to, masz to zamiar gdzieś wrzucić w sieć, czy tak po prostu dla własnego... No właśnie tak, dlatego szukam człowieka. Kominiarze będzie. Słuchaj, to nie będzie, wiesz, pokazana twarz, tylko chodzi o przebieranki, nie? Będą tak, 3 osoby, ja, moja kobieta i ty. Ja będę, ona będzie czerwonym kapturkiem, ty będziesz babcią, ja będę wilkiem. Rozumiesz? Aha. Tak, tu już jest scenariusz napisany i będziemy kręcić w lesie, no nie tylko kwestia tego, żeby po prostu znaleźć miejsce, jakiegoś kandydata, buty, aktora i będzie fajnie, nie? Ciepłe buty, ciepłe buty. Cena. No nie wątpię, to no ja jestem chętny. Dobra. Ale w lesie to czyli w plenerze byśmy dokręcili, tak? No pewnie, że tak. Ciepłe buty wziął. Nie, że kamerka będzie działała oparta i trzymać duchy. No właśnie, i na przykład zobacz, taka akcja, że... Ale kamerzysta do tego, czy...? No nie, pewnie, że kamerzysta będzie, no bo z pierwszej ręki to nie będę mu kręcić, nie? To wiesz, film musi być profesjonalny, nie? No. No, i słuchaj, będzie opcja sobie, nie wiem, na przykład przed czy po filmie grzyby pozbierać czy coś, albo na przykład będzie chatka jeszcze, bo ogólnie to w chatce będziemy kręcić, tylko będzie dróżka. Będziemy dróżka i będzie szedł kapturek, ja będę gonił. I po prostu do domku sobie wejdziemy i sobie wypijemy herbatę i zaczniemy, nie, kręcić. Aha. No. No dobra. A elementy tam jakieś, nie wiem, dominacji, coś takiego będzie, czy... Dominacja będzie fest. Tak, dominacja będzie fest, tylko musisz ciepłe buty wziąć. To czy babcia będzie... To muszę wziąć? Ciepłe buty. Ci stać w błocie po kolana, będziesz go dupcy w dupę. Dawaj. No bo zimno jest. Powiedz, że babcia będzie w kolanach w błocie, będziesz dupcy ją. Dobra, a jakbym cię dupcył w dupę, nie ma problemu, nie? Nie. A ty mnie? A ty mnie? Sorry, przepraszam, a ty mnie? Ale no nie, to właśnie, ja ciebie, no to ja jestem tak... No nie, nigdy tego nie robiłem. O, ale zapłacę dobrze. To właśnie będzie początek twojej przygody. Proszę? Zapłacę dobrze. Najpierw pasem sprawdzisz, że... No dobra, no zobaczymy, nie? Dobra, spoko. Możesz mi dać na chwilę swoją kobietę? Tak. Nie ma problemu. Madzia, chodź tu. Rozmawiam z panem i powiedział, żebym ci dał do telefonu. Dobra. Masz, trzymaj. Co? Halo?
No witam. Jebany. Witam. Rozmawiałem z twoim chłopakiem chyba, czy mężem. Tak, tak, Robciu, no. W sprawie... Aha. Jesteście na... No... Skurwysyn! No... Dobra. Dobra, ja już po prostu chciałem to usłyszeć. Dobra, dobra. Dasz mi go z powrotem? Tak. Co mi Robciu? No, słucham. No, bo wiesz, to widzi, nie, ja po prostu chciałem sprawdzić, bo wiesz, ja tu mam takie kurwa oferty, że po prostu, no ja już zapalkowałem, może nie wiem, ze 100 numerów, no. A, dobra, no spoko. Na ręce opadają, nie, i ten, i po prostu, wiesz, dzwoni facet jak to para, no to, wiesz, ej, no, a teraz no, sranie na klatę tak, dziewczynie, sranie na klatę dziewczynie. No, bo nie ma jej w domu coś tam, no i potem jakieś wyzwania, nie wypisywanie SMS-ów, nie wiem. Dobra, rozumiem, a długie masz włosy, czy krótkie? Kurwa, jestem łysy. Dobra, okej, okay, a jakieś brudne rzeczy takie? Jak brudne rzeczy? Chodzi mi wiesz o co mi chodzi. Na przykład po tym wszystkim, no nie? Ja bym ci nasrał na klatę i przyklepywał to dechą. I te gówno tak na ścianach, aby się rozbryzgiwało, rozumiesz? Chodzi o hardcore. Jezu, przesada! Przesada! No to po to chyba nie. Albo nas na łusinę bym ci nagrał, nie wiem, ja nasrał klocka postawił. To no to ciągnąć albo coś, no bo ja to chyba tak na 6 złotych nie ten. A na 6, no to kurwa, jakąś pigułę sobie wymyślić. Alkohol będzie, proszę. Ty będziesz palił wszystko. A wolisz ten, alkohol czy narkotyki? No ja alkoholu to nie spożywam. No to dziomuś, o pigułę ci ogarniam albo dwie. Pociągamy sobie coś. Krystala zajmiemy. Znasz Adiego, nie? No to kurwa Adiego jest dobry towarziomek. No i kurwa będzie srane i ruchane, nie? Na grubo. No dobra, to wiesz co? Ale to ten. Co? No to jakbyśmy przyszedł w piątek, no to naszykowałby cały ten temat? Do kamerzysty i tego? No temat, kamerzysta tu mieszka obok mnie, to mój sąsiad. Aha. Też gej. No. Zapytać, czy dupa może się zesrać na niego, głowę. No dobra, no bo mówić, ja ci mogę zadzwonić. No nie wiem, ja mówię, no sorry, też będę wiedział, kiedy będę jechał, kiedy będę miał wolnego, to i tamto, nie? Bo potem. No i fajnie, no i a ile, co chodzi, chodzi o finansową, nie? Sprawę, ile byś tam chciał? No nie wiem, no więc ja to robię dla zabawy, nie? I tam, wiesz, jakiś tam... Zdrawiam, zapytaj się. No finansowo, to powiedz 5 dyszek? Ja robię to za babę. Zapytaj się, czy dwie dyszki wystarczy. A, no dobra, dobra, tak to ile byś chciał? Tak 6 dych, 3 dyszki. Nie, nic, co ty? No spoko. No elegancko, kurwa, do gadań, mordziu. Sranie na glace, No i będzie ten. Sranie na glace będzie, wszystko fajnie. No, to raczej nie. Ale słyszałem, że to dobrze na cerę wpływa. Ja przysrałem tego. Nie wiem, nie wątpię w to, ale ja też nie. Ja za grubo też. Dobra, to jest kurwa szalony dla mnie, nie? Dobra, no i fajnie, dobra, no to... Ej, a słuchaj. Perukę z gówna mu zrobić ty, na bekę. A jakbyśmy na przykład ulepili perukę z gówna? Nie no, weź przestań kurwa, nie. Żartowałem. Dobra. Bo moją kręci gówno, Dobra. Kochanie, mamy to! Mamy, kochanie. Super, zajebiście, nie mogę się doczekać. Dobra, to dogadani, w piątek będziemy się kontaktować. Dobra, a ci mówię, ci... Za chorę zadzwonię ci, kiedy ja będę w domu, dobra? Dobra, no. To jest to. Dobra, no. 8 minut, 3 sekundy. Ja pierdolę, 8 minut grał. To już było, kurwa, takie, no... Podchodziło pod profesjonalizm, nie? Na 10, ale zwariowałem w tego chłopa, że on to, kurwa, łyknął, nie? No. Co za pierdolę? Przecież on to łyknął i za friką to chciał robić, ty. Bez kitu, normalnie, za friką chciał. Stranie, na klatę. Kasjer, teraz to naprawdę dałeś czadu. Mojego nowego mistrza. Zablokuj ten numer, bo we wtorek będzie dzwonić. No, ale... Bez kitu. Masz długie włosy, ja jestem łysy. Stranie na klatę, przyklepywanie dechą, kurwa. Dobrze. Ale to myślałem, że nic nie ten, nie powiedział, że dostałeś geja. To myślałem, że gość już połapie, że sobie samo. A on, kurwa, poszedł w to, nie? I za frikasa jeszcze, nie? Jeszcze twoją dziewczynę udawałem.
Madzio, chodź tu. To pierwszy raz mam taką szansę się ustawić, wiesz, zwariował gość. O, nieźle. Myślę, że kariera będzie, a to chuj. Porki, jak wiozłe. Gość tam pewnie na tirze zapierdala, kurwa. I mi się obejrzujesz. Ja pierdolę. Ja pierdolę, grubo, nie? Ciężko. Ja pierdolę, bez kitu, kurwa. W pewnym momencie, jak on się już wszystko na to wszystko godzi, to już nawet, aż to nie było śmieszne, tylko to było aż takie, wiecie, dziwne. Ja pierdolę, co za chłop. Co ja, co to ma być, kurwa, wszystko mówię, a co najlepsze, jeszcze gość powiedział, że on nie chce pieniędzy za to, że to robi dla, no, dla zabawy, dla zabawy. Ja pierdolę. No, no nic, no. Miły był, może byś tam poszedł do niego. Tak. No, jego można było zapinać, ale on już nie chciał, nie? No, kasjer, powiem ci, kurwa, teraz dałeś szadu.